bardzo dziękuję panu profesorowi za to przedstawienie. Nie wiem jak państwo, ja jestem przerażony, bo usłyszałem to wszystko. Temat tak sformułowany, chrześcijaństwo dawniej i dziś, jest właściwie tematem wolnym. Tak dawniej mówiliśmy na maturze, że były zawsze takie tematy, gdzie człowiek mógł mówić czy pisać, co mu się żywnie podoba. Dziękuję bardzo za taki temat, bo skorzystam z tej okazji, że mogę mówić, co mi się żywnie podoba i rozumiem, że to jest temat zadany mi po starej znajomości przez pana profesora jako taki bonus na podsumowanie tego kolokwium habilitacyjnego prawie sprzed ćwierć wieku. Chciałbym zacząć w miarę lekko i obrazowo. I zacznę od krzyża pektoralnego, który mam na sobie. To jest krzyż, który dostałem w październiku, właśnie na wspomnianym przez profesora synodzie o synodalności. Podarował mi ten krzyż arcybiskup Gallagher, który jest zastępcą sekretarza stanu w Stolicy Apostolskiej. Pewnie bym go nie dostał, ale 3 dni wcześniej byliśmy na kolacji wspólnej i jak arcybiskup Gallagher wszedł w takim właśnie mniej więcej krzyżu, to mówię, no pięknie, krzyż świętego Cuthberta. I on tak popatrzył na mnie, mówi, no a skąd ty to wiesz? Jednak kiedyś prowadziłem trochę inne życie niż biskupie kardynalskie. Każdy powinien wiedzieć, że to jest krzyż świętego Cuthberta. Na tym nasza rozmowa się skończyła. 3 dni później stałem w kolejce, bo draft dokumentu końcowego synodu. Przyszedł arcybiskup Gallagher, wyciągnął mnie z tej kolejki, mówił, mam dla ciebie prezent. I zaraz po tej kolacji zaordynował zrobienie dla mnie kopii krzyża świętego Cuthberta. To już 2 krzyż świętego Cuthberta, jaki dostałem, bo moi przyjaciele z Anglii przywieźli mi podobną kopię z okazji sakry w roku 2011, ale ona była złocona. Więc stwierdziłem, że nigdy nie będę jej nosił, bo jak nosić złoty krzyż na sobie. I sprezentowałem go do Muzeum Archeologicznego w Krakowie i tam jest w dziale wczesnego średniowiecza. Ale jak dostałem 2 raz ten krzyż, to nie jest takie proste włożyć ten krzyż na siebie, także dlatego, że wtedy muszę zostawić krzyż, który zawsze używam, to jest krzyż po kardynale Franciszku Macharskim. Ale dzisiaj postanowiłem włożyć ten, bo to jest dobry początek na ten wykład. To jest chrześcijaństwo dawniej. To jest chrześcijaństwo dawniej. Ktoś mógłby zapytać, co nas obchodzi jakiś Cuthbert, czyli mnich, z pochodzenia anglosaski mnich, ale z formacji iroszkocki mnich, który został biskupem, jak mówimy, Świętej Wyspy, czyli Lindisfarne i tam umarł w roku 687. Tego mnicha biskupa, potem relikwie pod koniec wieku X przeniesiono do Darren. Tam został pochowany w przepięknym kościele, właściwie zbudowanym trochę jak relikwiarz nad jego grobem. Ale nie tylko nad jego, tam jest też pochowany święty Beda Czcigodny, którego trudno nie wspomnieć w towarzystwie historyków i teologów. Beda tam jest pochowany. No, kiedyś otwarto jego grób po prostu i wyjęto z tego grobu wszystkie jego episkopalia, a więc właśnie też pektorał i wtedy ten krzyż stał się rzeczywiście sławny. Czy ta formacja iroszkockich mnichów nas dotyczy? Czy ma dla nas jakiekolwiek znaczenie? No ma. W tym czasie wyjątkowym, najpiękniejszym w moim życiu, gdy chodzi o uprawianie historii, kiedy byłem dyrektorem archiwum kapitulnego na Wawelu, to byłem między innymi opiekunem najstarszej w Polsce księgi, która nosi tu Predicaciones z końca VIII wieku. Rękopis, który wszystko na to wskazuje, przyniósł do Krakowa z klasztoru Brauweiler, niedaleko Kolonii, mnich, który potem został biskupem, nawet arcybiskupem w Krakowie o imieniu Aaron. Ale on tej księgi nie napisał, ani nie napisał jej żaden mnich spod Kolonii, tylko napisał ją iroszkocki mnich. Żeby było ciekawiej, to napisał w północnej Italii, w klasztorze w Bobbio, czyli w Piacenzy.
I jak oglądamy ten rękopis, to on pokazuje wyraźnie to swoje wyspiarskie pochodzenie. Tak? Muszę powiedzieć, że po ten rękopis to sięgałem w sytuacjach wyjątkowych, ale na pewno wtedy, jak miałem jakąś wielką chandrę, bo to bardzo działa lecząco, wyciągnąć taki rękopis z VIII wieku i zobaczyć księgę, którą irlandzki mnich we włoskim klasztorze napisał, a niemiecki mnich przywiózł ją do Krakowa i został w tym Krakowie biskupem. Ile razy brałem tę księgę do ręki, myślałem sobie o jedności europejskiej i o tym, że dzisiaj nic z tego nie rozumiemy, chociaż mówimy, że żyjemy w zjednoczonej Europie. Jestem dość przekonany, że nikt z nas sobie nie wyobraża Niemca na stolicy biskupiej w Krakowie, może nawet w Toruniu. No. Znaczy, to w ogóle nie jest dla nas model zjednoczonej Europy, żeby te więzi w ten sposób się kształtowały. I w ten sposób od razu jednak ten krzyż, proszę zobaczyć, że on prowadzi nas do dzisiaj. To znaczy, ja muszę się zapytać, czy Kościół dzisiaj jest takim sakramentem jedności, jakim był w wieku najpierw VIII, a potem w wieku XI, kiedy Aaron wszedł do Krakowa. A to jest definicja Kościoła, że ma być sakramentem jedności. I myśmy się tak zdefiniowali na Soborze Watykańskim II w Konstytucji o Kościele, w Lumen Gentium, zaraz w pierwszym punkcie, że Kościół jest jakby sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego. I teraz jak ja patrzę na to, jak my to dzisiaj robimy i jak robiliśmy to w wieku XI, to mam takie delikatne podejrzenie, że jednak w XI wieku temu Kościołowi wychodziło to lepiej niż wychodzi nam. Zaczynam od tego przykładu, bo on pokazuje, że moglibyśmy spędzić tu półtorej godziny takim właśnie uroczym, budującym wykładzie o tym, że trzeba mieć korzenie, że od tych korzeni się rośnie i że ta znajomość tego Kościoła dawniej, ona ma wszelkie prawo i potrzebę, żeby się przełożyć na naszą pamięć. To jest bardzo ważne słowo. Pamięć, bo pamięć pokazuje, że my traktujemy historię jako swoje korzenie. Jako korzenie. Pamięć jest korzeniem, to znaczy dostarcza nam życia w sposób aktualny. Papież Franciszek bardzo pięknie mówi, że można przeżywać historię jako korzeń i można przeżywać jako kotwicę. Jeśli historia jest kotwicą, to tak naprawdę dryfujemy wokół czegoś, co nas trzyma i nie pozwala nam się ruszać w żadnym kierunku i nie pozwala na rozwój. Natomiast jeśli historia i pamięć jest dla nas korzeniem, to wtedy jest szansa rozwoju organizmu. Widzę, że niektóre części będę musiał pomijać, że byłem zbyt optymistyczny w tych pomysłach. Ale zanim pójdę dalej, chcę jeszcze powiedzieć tak, że w tym temacie chrześcijaństwo dawniej i dziś jest ukryta bardzo ważna teza. I ta teza brzmi: Kościół ma historię. To się niby wydaje oczywiste, ale muszę powiedzieć, że z tych czasów, kiedy jeszcze zajmowałem się dydaktyką, to po 3-letnim kursie historii Kościoła byłem bardzo szczęśliwy, kiedy moi studenci to wiedzieli. Tylko tyle, żeby wiedzieli, że Kościół ma historię. Bo jak bardzo to jest nieoczywiste, to wychodzi zwłaszcza w sytuacjach, kiedy my się zaczynamy w Kościele o coś spierać. No, w tych sporach najczęściej brakuje nam perspektywy historycznej. A Kościół ma historię i ta historia dotyczy wszystkiego, to znaczy dotyczy jego struktur, dotyczy form kultu, z najważniejszymi łącznie. I na pewno dotyczy, to jest najważniejszy wymiar tej historii, także dotyczy doktryny. Jest historia dogmatu. To jest niesłychanie ważna część historii Kościoła. Jak jest ważna? Swego czasu, tej dawnej przeszłości, zajmowałem się historią stosunku Kościoła do niewolnictwa. Myślę, że dzisiaj każdemu się wydaje, że Kościół był zawsze przeciwko niewolnictwu i najprościej jest wziąć, otworzyć któryś z wielkich listów św. Pawła, w
których on pisze, że już nie ma niewolnika i wolnego. Ale trochę gorzej jest, jak weźmiemy już jego listy pasterskie, gdzie on mówi, że niewolnicy mają być posłuszni swoim panom. I nigdy Paweł nie mówił, że ktoś, kto ma niewolników, ma ich wyzwolić. Więc źródło biblijne jest takie, że możemy iść w jednym i w drugim kierunku. W XIX wieku poprzedniczka dzisiejszej dykasterii do spraw doktryny wiary wydała oświadczenie, że może być moralny tytuł niewolnictwa. W XIX wieku mówiono, że ktoś może być niewolnikiem, jeśli to jest tylko z godziwego tytułu. Na przykład dostał się do niewoli w wojnie, albo został, były różne godziwe tytuły zostania niewolnikiem, na przykład w starożytności, w średniowieczu można się było samemu sprzedać w niewolę, żeby wykupić na przykład swoje dzieci, albo wykupić kogoś innego. Były zakony, które w ten sposób postępowały. Więc to był godziwy tytuł zostania niewolnikiem. Tyle tylko, że jest w ogóle godziwe myślenie o człowieku w kategoriach rzeczy. Bo bycie niewolnikiem oznacza redukcję człowieka do poziomu rzeczy. I teraz w XIX wieku kongregacja dzisiejsza doktryny wiary mówiła, tak, to jest możliwe. Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, jest pierwszym dokumentem kościelnym, który całkowicie wykluczył niewolnictwo. Więc proszę zobaczyć, że Kościół potrzebował niemal 20 wieków na ostateczne sformułowanie nauczania w tej dziedzinie. Nauczanie ma swoją historię, jest historia dogmatu. Kościół się rozwija w poznawaniu prawdy. Jak tego nie rozumiemy, jesteśmy dość biedni. Mówię też o strukturach. No, i ja, i ksiądz biskup Wiesław mamy na palcu pierścień. Bardzo piękna synteza historii. No co to oznacza? To oznacza, że jestem zaślubiony łódzkiemu kościołowi, a przez biskup Wiesław Toruńskiemu. Teraz ten pierścień nie wziął się znikąd. Przez pierwsze 1000 lat w kościele biskupa wybierała diecezja. Wybierali wierni. No bo jak można wejść w małżeństwo z przymusu? Małżeństwo musi być za zgodą u stron, więc biskup był wybierany przez wiernych. Możemy się pytać, czy dzisiaj w tym całym procesie, akurat coś na tym wiem, profesor mówił o tym, że jestem w tej dykasterii, na ile głos wiernych jest w ogóle słuchany, wysłuchiwany, na ile jest ważny w tym całym procesie powoływania nowych biskupów. Ale my ten pierścień nosimy na palcu. Co więcej, ten pierścień oznacza także, że biskup nie powinien zmieniać diecezji. Przez pierwsze 1000 lat to coś takiego, żeby biskup z Krakowa został biskupem Rzymu, było zupełnie nie do pomyślenia. Małżeństwo jest nierozerwalne. Więc małe znaki pokazują wielką historię. Teraz oczywiście, kiedy my sobie o tych rzeczach opowiadamy, to pytamy, na ile my tej historii jesteśmy wierni. Co to by w ogóle znaczyło być wiernym tej historii? Czy to jest, powinniśmy skopiować prosto to, co było w III, IV wieku? Czy mamy przeskakiwać nad tym wszystkim, co się działo potem? Ale niewątpliwie jest tak, że znajomość tej historii pomaga nam rozumieć swoje miejsce w Kościele dzisiaj. Ja powinienem rozumieć siebie samego jako kogoś, kto w Chrystusie jest oblubieńcem swojego własnego Kościoła. Jak tego nie rozumiem, to już kompletnie zaprzeczyłem tej całej historii. Na jednym z posiedzeń dykasterii biskupów ksiądz kardynał Supisz mówi, a ja już mam trzecią żonę. Bo już zdążył 3 razy zmienić diecezję. A ja już mam trzecią żonę. To wygląda jak dobry żart, ale na końcu to nim nie jest. Bo jak Grzegorz z Nysy, wczorajszy patron, zostawał biskupem w Nysie, to wszyscy mówili świętemu Bazylemu, że szkoda go na tę Nysę. Bo on się nadaje na wielkie diecezje. A wtedy Bazylii powiedział, ale dzięki niemu Nysa będzie sławna. Dzięki niemu właśnie, dzięki temu, że ten człowiek tam został biskupem. Nie będzie szedł na ważniejsze biskupstwo, tylko to biskupstwo stanie się ważne dzięki niemu. No dobrze, moglibyśmy tak długo. Myślę, że trzeba jednak wsadzić ważny kij w mrowisko i powiedzieć tak, że takie myślenie, że potrzebuje chrześcijaństwa dawniej, żeby zrozumieć chrześcijaństwo dziś, samo w sobie jest bardzo piękne i wciągające,
Tyle tylko, że w oczach bardzo wielu ludzi dzisiaj, pytanie, czy także nie w naszych, to chrześcijaństwo dawniej właśnie się skończyło. Jest taka książka, o której się to jedna z tych, o których się mówi must have i must read. Tak, to jest książka Chantal Delsol, Koniec świata chrześcijańskiego. To słowo świat to jest dodatek, ponieważ ona używa, właściwie tytuł Chantal Delsol, albo by trzeba było przetłumaczyć koniec chrześcijaństwa, albo koniec Christianitas. Wtedy tłumaczenie byłoby dosłowne, ale pewnie dlatego, że samo pojęcie Christianitas niewiele mówi przeciętnemu czytelnikowi, a tłumaczenie Christianitas na chrześcijaństwo jest znowu zawężające bardzo i chyba jednak trochę mylące, no to stąd ten polski tytuł Koniec świata chrześcijańskiego. Delsol pisze tak. Następuje koniec cywilizacji liczącej 16 wieków. 16 ona liczy tę cywilizację od Teodozjusza, od końca wieku IV. Nie od Konstantyna, ale od Teodozjusza. Więc następuje koniec cywilizacji. Koniec cywilizacji, w której chrześcijaństwo było religią dominującą, a nawet, ona używa słowa, opresywną. A to, co przeżywamy teraz, to jest czas, który można opisać, tu cytat, mrożącym krew w żyłach słowem agonia. Agonia. Cywilizacja chrześcijańska od 200 lat walczy o to, aby nie umrzeć. Taka jest teza tej książki. Jeśli pani profesor Delsol ma rację, no toście zaprosili na wykład i słuchacie wykładu kogoś, kto jest w najgorszym wypadku zarządcą cmentarza, a w nieco grzeczniejszym zarządcą muzeum. No, szefem archiwum. Znaczy mamy do dyspozycji bardzo piękną przeszłość, ale chrześcijaństwo przeminęło, a na pewno przeminął świat przez to chrześcijaństwo kreowane. Jeśli się zatrzymać przy tym słowie agonia, to trudno nie zapytać, jak to jest, chrześcijaństwo walczy tak o swoje życie. No to z kim walczy? Z kim my toczymy ten śmiertelny bój o przetrwanie? Z kim? Można jeszcze inaczej pytać. Można pytać, czy właśnie, czy tylko z zewnętrznym przeciwnikiem? Czy jest też wewnątrz chrześcijaństwa spór? I wtedy to spór jest całkiem poważny, bo on dotyczy tego, co zrobić, by nie umrzeć, ale też dotyczy tego, co musi umrzeć i co nie może umrzeć, jeśli chrześcijaństwo ma zostać chrześcijaństwem. Więc ta wizja agonii i walki, śmiertelnej walki o życie, która trwa 2 wieki, ona stawia nas wobec wielu bardzo ważnych pytań. Jeśli tak jest, jeśli trwa ta walka, to trudno nie zapytać o przyczyny. Idąc trochę za myślą Delsol, chciałem te przyczyny uszeregować, bo myślę, że one pozwalają też właśnie na tworzenie kolejnych pytań, nowych, ważnych pytań. Przyczyną może być to, że tak jak mówi papież Franciszek, tego nie mówi Delsol, że nie żyjemy w epoce zmian, tylko żyjemy w zmianie epoki. To jest jedno z ważnych, z takich ulubionych, jeden z ulubionych refrenów papieża Franciszka. Że żyjemy w tak wielkiej zmianie, że to nie jest epoka zmian, tylko zmiana epoki. Delsol cytuje francuskiego myśliciela z przełomu XIX i XX wieku, który mówi już wtedy coś podobnego. Mówi tak, świat mniej zmienił się od czasów Jezusa Chrystusa niż przez ostatnie 30 lat. Była epoka starożytna i biblijna, była era chrześcijańska, jest era nowoczesna. I
teza jest taka, że w tej erze nowoczesnej, dla niego wtedy 30 lat trwającej, świat się zmienił o wiele bardziej niż przez 20, może 20 kilka wieków poprzedzających. Pytanie jest, czy ta szybkość zmian nie prowadzi też do tego, że my wyrastamy w jakiejś niechęci do historii, a na pewno w jakimś niezrozumieniu historii. Przeszłość, pisze Del Sol, nawet niedawna staje się obcą krainą. Jeśli nawet korzystamy z elementów z przeszłości, nigdy nie chcemy, aby zostało to wprost powiedziane. To w różnych środowiskach ma różne przejawy, ponieważ tu jest trochę młodych, przyszłych duchownych, to ma taką wersję seminaryjną, nie? Że taki najbardziej nieznośny argument w seminarium to jest zawsze tak było. Albo druga wersja, nigdy tak nie było. Ale myślę, że tak może być nie tylko w seminariach duchownych. W wielu miejscach, w Krakowie coś się wydarzy dwa razy, jest tradycją. Więc my dzisiaj, kiedy argumentujemy, to uciekamy od argumentacji historycznej, bo ona jest niepopularna, bo ona jest niezrozumiała, bo to nie jest żaden argument. Tak? Dlaczego? Bo nowoczesność bardziej zajmuje się przestrzenią niż czasem, gdyż porzuciła wszelkie oczekiwania dotyczące czasu. To jest bardzo ciekawa diagnoza, że dzisiejszy świat bardziej patrzy na przestrzeń niż na czas. Ona jest bardzo ciekawa, zwłaszcza w zderzeniu z tym, co pisze papież Franciszek w Ewangelii Gaudium, w ogromnym fragmencie poświęconym dobru wspólnemu. Papież tam mówi o tym, jakie są cztery podstawowe reguły rządzące dobrem wspólnym. I jedna z tych reguł to jest pierwszeństwo czasu wobec przestrzeni. Pierwszeństwo czasu. Na uniwersytecie jest pierwszeństwo czasu. Czyli nikt nie zakłada, że nauczy studenta wszystkiego na jednym wykładzie. Tak? Potrzebujemy czasu, żeby wiedza w nas wzrastała i żeby się w nas zakorzeniała. I to potrzeba lat, żeby ktoś się stał uczonym. A na końcu wie, że i tak nim nie jest. Tak? Natomiast dzisiejsze przekonanie jest takie, że muszę wszystko ogarnąć dookoła. Czasem w duszpasterstwie też tak postępujemy. Że zamiast się zająć jakąś jedną bardzo ważną jakimś jednym pastoralnym ważnym kierunkiem i go pogłębiać, nie, to się przerzucamy na różne pomysły, bo chcemy wszystko usakralizować. I wtedy właśnie przestrzeń ma pierwszeństwo wobec czasu i to jest duża, duża pomyłka. Ale to dotyczy tak Kościoła, jak dotyczy rzeczywistości w ogóle. Wszędzie tych obszarów świata, gdzie pytamy o dobro wspólne. Więc jeśli nas interesuje tylko przestrzeń, a nie czas, no to faktycznie nie ma miejsca na jakieś myślenie historyczne. Więc ta szybkość zmian być może jest jednym z powodów, że w sumie co mnie to obchodzi. Mogę żyć w takim mieście jak Toruń i obijać się o te gotyckie kościoły i gdzieś na końcu mieć pytanie, w sumie co mnie to obchodzi. Przyczyna druga, myślę, idzie głębiej i jest o wiele poważniejsza, bo przy tej zmianie epoki nie idzie tylko o szybkość zmiany, ale idzie o jej jakość i treść. Jakość i treść. Del Sol mówi o tym, już to przytaczałem, że 200 lat trwa ta agonia. Data nieprzypadkowa, czy to miara czasu nieprzypadkowa, bo ona nas cofa do rewolucji francuskiej i do rzeczywistości europejskiej, która ukształtowała się z francuskiej rewolucji. Tu można by zrobić przepis, państwo historycy mam nadzieję się ze mną zgodzą, a może nie, że gdyby ktoś bardzo chciał, to można by cofnąć tę cezurę jeszcze do tak naprawdę wojny 30-letniej, bo chyba wojna 30-letnia była takim czasem, po którym, trzeba powiedzieć, Kościół przestał już kształtować rzeczywistość europejską. Ona się właściwie kształtowała sama, a Kościół próbował za nią nadążyć.
częściej lub rzadziej dostając przy tym zadyszki. Niezależnie od tego przypisu, spróbujmy pomyśleć o tym czasie ostatnich dwóch wieków. Świat, który się ukształtował w wyniku rewolucji francuskiej, jest światem, który, jak pisze Del Sol, panująca religia katolicka odrzuciła wszystkie zasady tego świata, począwszy od wolności i równości. Tu myślę w tym zdaniu bardzo ważne jest słowo panująca, to znaczy myślę, że nie cała religia katolicka. Moglibyśmy zrobić zupełnie odrębny wykład na temat takiego nurtu, który w XIX wieku nazywał się katolickim albo chrześcijańskim liberalizmem. Musielibyśmy wtedy mówić zwłaszcza o księdzu Lamennais i całej formacji, która nas stworzył. Ale w swoim panującym nurcie katolicyzm ustawił się pod prąd temu, jaka zaczęła się tworzyć Europa, tworzona pod hasłem wolności i równości, a Kościół stał się wrogiem publicznym numer jeden. To miało jeszcze swój koloryt, powiedziałbym taki lokalny. Przygotowując się do tego wykładu, wziąłem sobie jedną z książek, którą każdy historyk szanujący się, a historyk Kościoła na pewno musiał w życiu przeczytać, to jest Leopolda von Ranke, książka o dziejach papiestwa. Ale to jest niezwykłe, bo to protestant napisał piękną książkę pod koniec XIX wieku, napisał piękną książkę o historii papiestwa i tłumaczy we wprowadzeniu, że wprawdzie on nie ma dostępu do watykańskich źródeł i do wielu włoskich źródeł, ma świetny dostęp do źródeł, jakie są w Niemczech, ale i tak ta książka będzie wartościowa, bo żaden włoski historyk teraz by nie napisał książki o papiestwie, bo go po prostu nienawidzi. Tak? To był czas walki o zjednoczenie państwa polskiego, walki, w którym papiestwo stało w kontrze, więc protestant, historyk mówi, ja muszę napisać historię papiestwa, bo to jest bardzo sensowna instytucja, której świat, Europa wiele zawdzięczają. Żaden katolik dzisiaj nie napisze takiej książki, bo wszyscy katolicy, a już zwłaszcza włoscy, ci, którzy mają najlepszy dostęp do źródeł, ci nienawidzą papiestwa, nie napiszą tej książki. Dość przejmujący wstęp, nie? Przejmujący wstęp. Skąd ta nienawiść się brała? No właśnie stąd, że bardzo wielu ludziom, także chrześcijanom, także katolikom, wydawało się, że Kościół stanął w kontrze do wszystkiego, co dla nich ważne. Symbolem tej kontry jest dokument z roku 1864 błogosławionego papieża Piusa IX, dokument o nazwie Sylabus, w którym papież zgromadził 80 zdań, których nie wolno powtarzać na głos, na pewno nie w świecie uniwersyteckim, bo w ogóle nie wolno tych zdań popierać i publicznie ich wypowiadać, bo ich wypowiadanie jest niebezpieczne dla wiary, dla Kościoła. I właściwie kto te zdania pochwala, to powinien się liczyć z tym, że otrzyma taką ładną notę anatema sit, tak? Niech będzie wykluczony. No jakie to są zdania? Oczywiście nie przeczytam 80, bo nie mamy tyle czasu, ale przeczytam 5, czy odwołam się do 5. Na przykład 15 teza. Każdy człowiek jest wolny, żeby wybrać i wyznawać religię, do której prowadzi go światło rozumu. Każdy człowiek jest wolny, by wybrać religię, do której prowadzi go światło rozumu. Nie wolno, proszę Państwa, nie wolno wypowiadać na głos słowa o tym, że człowiek ma wolność wyznawania religii, tej, którą uznał rozumem za właściwą. Pius IX się powołuje na swojego poprzednika, Grzegorza XVI, który tezę o wolności religii i sumienia nazwał, określił terminem insanitas. Insanitas, tak? Kto głosi tę tezę, ma naprawdę nie po kolei w głowie. To jest 15 teza. 55. Kościół powinien być oddzielony od państwa, a państwo od Kościoła. No, to jest teza, która dzisiaj jest bez przerwy dyskutowana, tylko ja bym zwrócił uwagę Państwu, że jak się ta idea rodziła w wieku XIX, to jej nie stworzył żaden
komunista czy szef państwa, który się nazywał PRL i mówiło, że kościół ma być w zakrystii, tylko to jest teza, która się urodziła pod piórem właśnie księdza Lamennais i jego środowiska, który mówił, że jeśli kościół się nie oddzieli od państwa, to nigdy nie będzie wolny. To była teza, która mówiła, potrzebujemy rozdzielenia kościoła od państwa w imię wolności dla kościoła. I kiedy Lamennais to proponował, mówi tak, tak, kościół będzie biedniejszy. To znaczy, że wróci do środków ewangelicznych. No to pytajmy o to, czy środki bogate są właściwe dla kościoła. Więc w świetle Sylabusa to w ogóle taka rozmowa już jest zakazana. Ja wciągam państwo w bardzo wielkie niebezpieczeństwo, rozmawiając z wami na ten temat. To była teza 55. 76. To o tym można by powiedzieć wykład monograficzny przez 4 semestry. Odrzucenie władzy świeckiej, jaką posiada stolica apostolska, mogłoby absolutnie doprowadzić do wolności i pożytku Kościoła. No to jest pytanie, czy wyobrażamy sobie to, że papież jednak nie jest księciem włoskim. Proszę sobie nie wyobrażać, bo to jest niedozwolone. Niezwykle ciekawa teza 78. Muszę powiedzieć, że dopiero ją odkryłem teraz, także bardzo dziękuję za to zaproszenie. Ona jest równie aktualna. Ona mówi o tym, co było w XIX wieku, że legalni migranci mają prawo do wyznawania swojej własnej wiary. Czyli było pojęcie legalnych migrantów. Oczywiście przed XIX wiek, to mówię, niesłychanie ruchliwy. Nie? I teraz ktoś, kto się przeprowadza w sposób legalny do chrześcijańskiego państwa, ma prawo wyznawać swoją wiarę, czy nie? Tak, nie wolno. Syntezą tego jest ostatnie zdanie Sylabusa, że rzymski biskup może i powinien pojednać się z postępem, liberalizmem i współczesną cywilizacją. Więc jak to przeczytać, to znaczy, że jednak nie może i nie powinien. Więc jeśli taki jest obraz tego, co Del Sol nazywa światem chrześcijańskim, jeśli on jest tożsamy z tą logiką Sylabusa, to ja powiem szczerze, mam nadzieję, że on już umarł trochę wcześniej, a nie dopiero teraz, jak Del Sol to ogłasza. I wydaje mi się, że absolutnie da tą pochówku takiego modelu chrześcijaństwa jest Sobór Watykański II. I jeszcze chwilę mogę, panie profesorze. Mianowicie, ja sobie przyniosłem tu ze sobą taki dokument, który bardzo lubię. Jak widać, jest niewielki. Nie będę pytał, kto z państwa ten dokument kiedykolwiek w życiu przeczytał. To jest 7 przesłań, jakie papież Paweł VI zaadresował do różnych grup ludzkich, społecznych na koniec Soboru Watykańskiego II. Więc mamy tekst z roku 1965, z grudnia, jest 7 przesłań. I te przesłania zaczynają się od przesłania do polityków, potem jest przesłanie do uczonych, bardzo piękne, zaraz fragment przeczytam, no bo jesteśmy w tym świecie właśnie, więc warto. Po uczonych są artyści, po artystach są kobiety, ale jak pięknie papież pisze, jak Kościół się cieszy z wyzwolenia kobiet i jak Kościół apeluje do kobiet, pilnujcie świata, bo głupota męska go zniszczy. Takie trochę wolne tłumaczenie, ale jednak myślę, że się trzymam tekstu. Naprawdę, papież prosi kobiety, by upilnowały mężczyzn, bo przez swoją głupotę zniszczą świat. Mężczyźni. Potem jest bardzo piękne przesłanie do chorych, ubogich. Jest niesłychanie ważne przesłanie do robotników. I na końcu jest przesłanie do młodych. Znaczy, myślę, że Paweł VI bardzo poważnie szukał rozmówców, zamykając sobór.
Co więcej, we wstępie do tych siedmiu przesłań on mówi, że to jest także na szczęście proces, który się dokonuje z drugiej strony. Czyli wydarzył się sobór i to było takie wydarzenie, że bardzo wielu ludzi, właśnie może politycy, a może robotnicy, a może kobiety, a może młodzi, mówią tak, porozmawialiście, ustalaliście wiele rzeczy, macie jakieś słowo dla nas? No troszkę tak jak z ojcami pustyni, nie? Że ktoś przychodził do ojca pustyni i mówił, rabbi, powiedz słowo, ojcze, powiedz słowo. I Paweł VI miał takie poczucie, że się znalazł w takiej sytuacji, że na szczęście, że Duch Święty dokonał takiej przemiany Kościoła w trakcie tych 3 lat soboru, że ludzie znowu chcą zadawać swoje pytania Kościołowi, bo nie chcieli tego robić od czasów rewolucji francuskiej w takim poczuciu, że po pierwsze nie ma kogo pytać, a po drugie, gdybyś się zapytał, to w odpowiedzi dostaniesz ekskomunikę. Tak? I teraz nie, teraz słychać w powietrzu to pytanie, przynajmniej papież je słyszy, no i wybiera te 7 grup. I wiecie Państwo co? Refrenem tych 7 przesłań jest słowo przyjaźń. To a propos języka, który jest nieuwikłany w ten żargon teologiczny. Nie, papież sięgnął po bardzo piękny, prosty język i mówię, refrenem jest słowo przyjaźń. Do uczonych tak bardzo pięknie pisze, wasza droga jest nasza. Wasze drogi nigdy nie były nam obce. Jesteśmy przyjaciółmi waszego powołania jako tych, którzy poszukują. Jesteśmy przyjaciółmi. No, w XIX wieku to zdanie nie miało prawa powstać, tak myślę. A tu papież je wypowiada, czyli najwyższy autorytet w Kościele, i zapewnia uczonych o przyjaźni. Podobnie, mówię, to jest refren do wszystkich, do artystów papież mówi, nie pozwólcie, żeby nasze tak owocne do tej pory przymierze zostało złamane. Kościół był zawsze w przymierzu ze sztuką, w przymierzu z artystami. Nie pozwólcie, żeby to przymierze zostało zerwane. No a najmocniejszy tekst, już nie będę go cytował, ale najmocniejszy tekst jest do robotników. Musieliście Państwo słyszeć takie zdanie, ono jest we wszystkich podręcznikach możliwych, zwłaszcza nauki społecznej Kościoła, że w XIX wieku Kościół stracił robotników. I tu nie ma co wiele debatować, bo między manifestem komunistycznym a pierwszą encykliką społeczną Rerum Novarum jest 50 lat. Tak. Pół wieku wcześniej odezwali się komuniści, a dopiero potem Kościół jakoś próbując rozeznać kwestię społeczną. I teraz Paweł VI mówi do robotników, jesteśmy waszymi przyjaciółmi, a potem tak, wiem, że możecie nas podejrzewać, że nie jesteśmy szczerzy w tej deklaracji. Czyli on sobie zdaje sprawę z tego, co się stało. Także oni mają prawo właściwie traktować Kościół jako swojego wroga. I tak, macie prawo do podejrzliwości, deklarujemy przyjaźń. Uwierzcie nam, że deklarujemy przyjaźń. Więc te 7 przesłań wyraźnie pokazują, co się stało, skąd ta agonia, skąd ta walka. Bo wreszcie po tych 200 latach jest papież, który mówi, potrzebujemy ze sobą rozmawiać, potrzebujemy wzajemnej relacji, potrzebujemy przyjaźni. Można by uzupełnić te 7 przesłań papieża fragmentem jego ostatniego kazania na soborze, kiedy powiedział, że skończył się dla Kościoła w jego odniesieniu do świata czas właśnie używania ekskomuniki, a zaczął się czas, który wyznacza jako paradygmat
Więc jednak czasem papież używał też pojęć niekoniecznie popularnych, ale jako paradygmat stara historia o Samarytaninie. Więc jeśli się Kościół ma spotkać ze światem, to powinien to robić w duchu miłosiernego Samarytanina. I żeby było jasne, to nie jest ze strony Pawła VI jakiś idealizm patrzenia na świat i na możliwości tego spotkania. Bo on mówi o wyraźnym napięciu, jakie jest między Kościołem i światem. To jest napięcie między tymi, którzy wierzą, że Bóg stał się człowiekiem, a tymi, którzy z człowieka chcą zrobić bóstwo. Napięcie jest bardzo ostre, ale przy całej świadomości tego napięcia paradygmatem po stronie Kościoła jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Będę powoli lądował. Następne pytanie, które też stawia Del Sol jako przyczynę tego umierania chrześcijaństwa dawniej, jest związane z taką tezą, że owszem, chrześcijaństwo stworzyło cywilizację, ale dzisiaj ta cywilizacja, może nie tylko dzisiaj, tylko w ostatnich kilkudziesięciu latach, stała się fasadą dla niewiary. Tu właściwie Del Sol powtarza to, co mówił wcześniej papież Benedykt XVI. Kiedy Benedykt XVI wzywał do tak zwanej nowej ewangelizacji, to właśnie mówił o tym, że żyjemy w chrześcijańskim świecie, bo ma chrześcijańskie struktury, chrześcijańskie instytucje, chrześcijańskie partie, chrześcijańskie szkoły i tak dalej. Wszystko jest chrześcijańskie. Ale to trochę tak wygląda jak fasada w barokowym kościele. Znaczy, jest bardzo piękna fasada, ale jak zajdziecie ten kościół z tyłu, to już takiego piękna tam nie ma. I papież Benedykt mówił, jest cywilizacja chrześcijańska, ale nie ma wiary. Więc pytanie jest, jak długo ta struktura uciągnie. I to jest niesłychana diagnoza, bo tylko zanim to spętuję, jeszcze jedna rzecz. Na takie doświadczenie, że są struktury, ale nie ma osobistej wiary, nakłada się też doświadczenie, które wszyscy mamy, to znaczy to, że wiedza o grzechu ludzi Kościoła stała się publiczna. W tamtym roku, jak byliśmy w Lizbonie, wszyscy się dziwili, że przyjechało 1,5 miliona ludzi młodych do Lizbony i się pytali, jak to jest możliwe po tych wszystkich skandalach pedofilskich, jak to jest możliwe, że 1,5 miliona młodych ludzi przyjechało. Pytanie pokazuje dramat. Tak? Znaczy, po pierwsze, grzech, który stał się publiczny i po drugie, naszą nieumiejętność w reagowaniu na ten grzech. Bardzo ciekawy jest komentarz Del Sol. Ona mówi tak, nawiązując do tego problemu. Sprawa pedofilii oznacza po raz pierwszy porzucenie tradycyjnego holizmu. Teraz jednostka stoi przed instytucją. Chciałoby się powiedzieć na to słowo amen, to znaczy, żeby ona miała rację, to znaczy, żebyśmy nie bronili instytucji w sposób przerażający, poniewierając jednostką. I teraz to podkreślenie jednostki, ono idzie w parze też z naszym rozumieniem dzisiaj ewangelizacji. To jest Paweł VI mówił, ewangelizacja jest tam, gdzie się osoba spotyka z osobą. Tak, jakbyśmy się cofnęli do naszego ulubionego średniowiecza, to w średniowieczu nikt nie ewangelizował osób, tylko społeczeństwo. Państwo czytaliście chrzest Litwy, musieliście ten fragment zobaczyć, jak chrzczono po 50, po 100 osób, wchodzili do rzeki, wychodziło 50 Stanisławów, 50 Jerzych, 100 Urszul, 100 Barbar. Po co każdego osobno? To nie ma najmniejszego sensu. Nie. Dzisiaj jest głęboki sens. Mówimy spotkanie z osobą, jednostka, spotkanie z osobą, spotkanie z osobą. No dobrze, to nas prowadzi do ostatniego pytania. Bardzo jest ładne. Nie jest pewne, czy Bóg przegrał na tej zmianie. Jak mówimy o tym, że dokonują się te zmiany, bardzo szybkie, bardzo głębokie, niektóre struktury są zakwestionowane, niektóre sposoby funkcjonowania są zakwestionowane. Nie jest pewne, że Pan Bóg przegrywa na tej
zmian. Czyli może być tak, że kiedy są kwestionowane te struktury chrześcijańskie, to to może wynikać z niewiary. Ale może być też tak, że obrona tych struktur wynika z niewiary. To znaczy, jesteśmy do nich tak przywiązani, że ich zawalenie, wydaje nam się, jest końcem Ewangelii i końcem działalności Pana Boga w świecie, końcem tej relacji. Tak nie jest. Tak nie jest. Więc czy Pan Bóg na tych przemianach przegrywa, czy wygrywa? Odpowiedź w dużej mierze zależy od nas, to znaczy tak, albo będziemy się coraz bardziej usztywniać w bronieniu tego, co było chrześcijaństwem dawniej, niezależnie od tego, jakie było, ale w takim poczuciu, że my się nie odnajdziemy w świecie, który nie jest chrześcijański, nie? Poddany kontroli chrześcijańskiej, to my się nie odnajdziemy w takim, więc usztywnijmy się i brońmy tych wszystkich struktur na całego, albo, i to jest końcowe zdanie Del Solwie w książce, możemy powoli pójść w stronę źródła. To jest oczywiście cytat z Małego Księcia. Możemy powoli pójść w stronę źródła. A więc znowu nas interesuje chrześcijaństwo dawniej, ale takie, które jest źródło. Które jest źródło. Co by się wtedy dokonywało, jak będziemy bardzo powoli iść w stronę źródła? Będzie się dokonywał proces, który Jan Paweł II nazwał oczyszczeniem pamięci, czyli rozróżnieniem w tym chrześcijaństwie dawniej tego, co dobre, od tego, co złe, tego, co ewangeliczne, od tego, co zupełnie nieewangeliczne. I może warto wiedzieć, że to nie jest tak, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które się z tym mierzy. Jeśli popatrzeć w źródła chrześcijańskie, to myślę, że nie wiem też, czy to było pierwsze pokolenie, ale na pewno już w III wieku Cyprian z Kartaginy miał ten problem. I to od niego jest pochodzi takie piękne zdanie, że zły zwyczaj jest tylko starym błędem. Nie jest żadną tradycją. Złe zwyczaje nie układają się w życiodajną tradycję, tylko układają się w łańcuch starych błędów. Jest sztuką jedno od drugiego rozdzielać. Więc chyba nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które się z tym tematem zmian trudnych, czasem łatwiejszych zmaga. Dzisiaj wszyscy rozmawiamy, Pan Profesor był łaskaw wspomnieć o tym, że była na synodzie o synodalności. Wszyscy myślą, że mamy nowy temat. Bernard z Clairvaux, więc jesteśmy w XII wieku. Bernard pisał, że to nie jest ciało, tylko potwór, jak z głowy wyrastają palce. To jest definicja kościoła synodalnego. Z głowy nie mogą wyrastać palce, z głowy musi wyrastać ciało. Jak nie wyrasta ciało, to mamy potwór. Więc nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które się z takimi tematami mierzy. Chrześcijaństwo dawniej ma głęboki sens, a jeszcze głębsze jego poznawanie. Bardzo dziękuję za słuchanie.